pewnego czasu pokazujemy w transporterze stare, zabytkowe samochody ciężarowe i dostawcze. Wehikuły z duszą i z własną historią. W naszych poszukiwaniach ciekawych oldtimerów nie mogliśmy ominąć otrębusów. W tym podwarszawskim miasteczku od 15 lat mieści się Muzeum Motoryzacji i Techniki. Jednym z jego eksponatów jest prawie 100-letnia ciężarówka. Niemiecki Daimler z roku 1913, czyli jeszcze sprzed I wojny światowej. To jeden z najstarszych ciężarowych samochodów w Polsce. Auto powstało na potrzeby wojska, konkretnie artylerii. O jego pogmatwanych dziejach i nader solidnej konstrukcji rozmawiamy ze Zbigniewem Mikiciukiem, założycielem i dyrektorem Muzeum w Otrębusach. Jeden z najciekawszych eksponatów pańskiego muzeum, ciężarówka Daimler z roku 13, czyli prawie 100-letnia. Jak trafiła do państwa zbiorów? Ona została podarowana do muzeum przez pana profesora Kwiatkowskiego z Łazienek Królewskich. Historia tej ciężarówki zaczyna się w 13 roku jako samobieżne działo. Czyli na tej ciężarówce było zamontowane działo kalibru 200 mm, które uczestniczyło w I wojnie światowej. Po I wojnie światowej ciężarówka staje się w ręce Polski, przebudowują ją na samochód pożarniczy, czyli jako straż pożarna w Warszawie jeździ do II wojny światowej. Po II wojnie światowej ciężaróweczka znajduje się w Łazienkach, w Piaskownicy. Dosłownie w Piaskownicy? Dosłownie w Piaskownicy, gdzie można powiedzieć, pół warszawskich dzieci na niej się bawiło. No i los tak chciał, ułożyło się, że mamusie, prawda, już w latach 80., które się obraziły na tą ciężarówkę, bo dzieci się kaleczyły o nią i kazały jej zabrać profesorowi, prawda, z Piaskownicy. Ciężarówka stała na zapleczu, profesor dusza, prawda, muzealna, doszedł do wniosku, jak ma to stać, prawda, gnić gdzieś w kącie, to lepiej pokazać i przekazał właśnie do nas, do muzeum. Pojazd był skonstruowany jako wojskowy. Jest tu kilka ciekawych rozwiązań, na przykład tylny most. To most jest ogromny, ciężki, potężny odlew, na której są zamocowane haki blokujące, czyli w momencie, gdy działo podnosiło się lufa do góry, z drugiej strony od dołu ona blokowała się z mostem, prawda, po to, żeby most nie mógł podskoczyć do góry przy strzelaniu, żeby była lepsza skuteczność w walce. Zwracają uwagę opony bez dętek z lanej gumy. Tak, opony są firmy Continental i są oryginalne, z 13 roku zachowane do tej pory, w stanie bardzo dobrym, można powiedzieć. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających we wszystkie dni tygodnia. Jednak główne źródło utrzymania to wypożyczanie samochodów do filmów. Każdy z nas z pewnością widział jakiś film, w którym grały eksponaty z Otrębusów. Wiele z tych samochodów, które są u nas w muzeum, ciężarowych, jak i osobowych, grało w wielu, wielu polskich filmach. W sumie muzeum uczestniczyło prawie w 300 filmach w Polsce. I jednym z takich ciekawszych filmów, w których grała właśnie ta ciężaróweczka, jest to Przedwiośnie. Właśnie praktycznie dla tego filmu została ona zrekonstruowana w formie nie wojskowej, tylko w formie właśnie jako samochód ciężarowy z okresu lat 90. Między innymi w muzeum utrzymujemy się z tego, że wykonujemy różnego rodzaju pojazdy na specjalne zamówienie. Określamy je jako repliki. I jednym właśnie z takich pojazdów było wykonanie dla filmu O Jamesie Bondzie repliki Aston Martina. Między innymi wykonaliśmy również replikę papieskiego samochodu do filmu Jan Paweł II. I wiele, wiele replik, które jeżdżą w teatrach, czy są na jakieś specjalne okoliczności robione, to właśnie są wykonywane u nas. Dzięki temu nasze muzeum może się utrzymać.